Paweł Pezdany, witam Państwa i zapraszam na aktualności. Rusza nasz dyżur telefoniczny, na Państwa sygnały czekamy pod numerem 86 13 317. A oto skrót informacji dnia. Nowy zarząd województwa melduje gotowość do pracy. Ja przychodzę do zarządu województwa z biznesu, także myślę, że te sprawy będę oczywiście starał się w ten sposób prowadzić. Bardzo kosztowna ucieczka przed bezrobociem byłego burmistrza Leżajska. To stanowisko przy pierwszej możliwej okazji, a więc kiedy przestał pełnić funkcję burmistrza, obsadził swoją osobą. Były wójt Raniżowa oskarżony usłyszał 13 zarzutów. Tym zarzuty związane z zagarnięciem mienia w kwocie przekraczającej 130 tysięcy złotych na szkodę Urzędu Gminy w Raniżowie. Życie pasażera w rękach kierowcy MPK. Do człowieka się biegnie i człowiek się nie zastanawia, czy ratować, czy nie ratować. Po prostu się ratuje. Stanowiska rozdane, zadania przydzielone, czas do pracy. Dziś nowy 5-osobowy zarząd województwa podkarpackiego przedstawił zadania na najbliższe 4 lata. To m.in. walka z bezrobociem, rozbudowa dróg i połączeń kolejowych, wsparcie dla szkół, uczelni i placówek kulturalnych, ale też, jak podkreślał marszałek województwa, zakończenie negocjacji dotyczących regionalnego programu operacyjnego, czyli ponad 2 miliardów euro, jakie region ma dostać z nowego budżetu Unii Europejskiej. W nowym koalicyjnym zarządzie województwa są 3 nowe osoby. To m.in. Wojciech Buczak, były szef rzeszowskiej Solidarności. Został pierwszym zastępcą marszałka. Będzie mu podlegał jeden z najważniejszych departamentów, dróg i transportu publicznego, zajmującego się dużymi inwestycjami drogowymi i kolejowymi. Czeka nas, mam nadzieję, z powodzeniem budowa połączeń kolejowych w aglomeracji rzeszowskiej. Też połączenie kolejowe z naszym lotniskiem, a nie tyle z lotniskiem, co z tą strefą tam, gdzie powstało wiele dobrych firm, gdzie wielu pracowników pracuje, jest problem komunikacji. Nową twarzą w zarządzie jest też Maria Kurowska, była burmistrz Jasła. Teraz będzie zajmowała się m.in. edukacją i nauką. Podlegać jej będzie 19 placówek oświatowych i bibliotek. Będziemy dalej w niej inwestować, mówi Kurowska, podobnie jak w zdolną młodzież z regionu. 4 programy stypendialne, które są kontynuowane, oraz przygotowanie się do realizacji następnych programów w ramach środków unijnych. Stanisław Kruczek, jako nowy członek zarządu województwa, będzie odpowiadał za służbę zdrowia. Jego zdaniem najważniejsze jest teraz powstanie w Rzeszowie nowego wydziału lekarskiego, ale co jeszcze ważniejsze, poradzenie sobie z rosnącymi długami szpitali. Wymaga to podejścia menedżerskiego. Ja przychodzę do zarządu województwa z biznesu, także myślę, że te sprawy będę oczywiście starał się w ten sposób prowadzić. Sprawami rolnictwa będzie zajmował się Lucjan Kuźniar, odpowiedzialny za to także w poprzednim zarządzie. Dla nowego zarządu szczególne znaczenie ma teraz zakończenie negocjacji dotyczących regionalnego programu operacyjnego. Podkarpacie ma w najbliższych 7 latach dostać z niego ponad 2 miliardy euro. Marszałek województwa po ostatnim spotkaniu w Brukseli mówi, że udało się już wyjaśnić wiele spraw. Udało nam się utrzymać wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i tu mamy, na ten cel będzie prawie 67 milionów euro przeznaczone, będą to możliwe dotacje. Jak zapewnia marszałek, udało się także wynegocjować dodatkowe 20 milionów euro na inwestycje w uzdrowiskach, nie tylko tych podlegających samorządowi województwa. Będą także pieniądze na powstanie w województwie przynajmniej 2 placówek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wzorowanych na słynnym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Teraz Leżańsk i powyborcza awantura o posady dla urzędników. Dotychczasowy gospodarz miasta Piotr Urban zamienił fotel burmistrza na gabinet wiceprezesa Miejskiego Zakładu Komunalnego. Co więcej, to za swojej kadencji utworzył to stanowisko. Ma zarabiać 13 tysięcy złotych. Nowy burmistrz miasta, zarządzający miejską spółką, uważa, że umowa z byłym burmistrzem została podpisana po odwołaniu poprzedniej rady nadzorczej. Dlatego według nowych władz jest nieważna. To miało być wyjście awaryjne na wypadek wyborczej porażki. Tak decyzję poprzedniego burmistrza oceniają nowe władze Leżańska.
Fakty są takie, że Piotr Urban pod koniec października zmienił regulamin organizacyjny Miejskiego Zakładu Komunalnego. Stworzył nowe stanowisko wiceprezesa zarządu spółki. Przez 21 lat istnienia tej spółki nigdy nie zdarzyło się, by zarząd spółki liczył więcej niż dwie osoby. Były burmistrz nie mógł od razu zmienić stanowiska, bo musiał poczekać, aż do ratusza wprowadzi się nowy gospodarz. To stanowisko przy pierwszej możliwej okazji, a więc kiedy przestał pełnić funkcję burmistrza, obsadził swoją osobą poprzez radę nadzorczą, którą wcześniej powołał. Nowy burmistrz w poniedziałek, czyli tuż po swoim zaprzysiężeniu, powołał nową radę nadzorczą spółki, a prezesowi Miejskiego Zakładu Komunalnego zakazał przyjmowania do pracy nowego wiceprezesa. Stało się jednak inaczej. Nie miałem podstawy nie przyjąć pana Urbana do pracy, ponieważ miał podpisaną umowę i w momencie, gdybym odmówił, ponoszę wszelkie konsekwencje związane z tym. Umowa z byłym burmistrzem została podpisana we wtorek, czyli dzień po odwołaniu poprzedniej Rady Nadzorczej. Dlatego według nowych władz jest nieważna. Nie zważając na to, wiceprezes wprowadził się do gabinetu. Ma zarabiać 13 tysięcy złotych brutto. W razie zwolnienia przysługuje mu wysoka odprawa. Tak, jest taki zapis w umowie spółki o niekonkurencyjności 12 średnich. Czyli blisko 150 tysięcy złotych. Dla mieszkańców miasta o 17% bezrobociu to nie do pomyślenia. 13 tysięcy to jest kupa pieniędzy. To jest niedobre. Nie podoba mi się to. No co mogę powiedzieć? Układy, układziki. Jak to w Leżańsku. Także no co to dużo. Co my taki szarzy ludzie, jak my możemy zrobić, prawda? Władza ma władzę. My możemy się podpisać do bezrobocia i tylko patrzeć i słuchać, no proszę przejść za miesiąc, zadzwonimy, zobaczymy. Ja mam tak od 6 lat. Nie w Leżańsku. To jest za małe miasto, że na takie wiadomości i takie załatwianie. Próbowaliśmy się skontaktować z byłym burmistrzem, a obecnie wiceprezesem Piotrem Urbanem. Przez cały dzień jego telefon był wyłączony. W nowym miejscu pracy też go nie było, a jego szef powiedział nam, że pracuje w terenie. Do sądu w Kolbuszowej został dziś skierowany akt oskarżenia przeciwko byłemu wójtowi Raniżowa Danielowi F. Oskarżony jest o kradzież pieniędzy na szkodę gminy oraz przekroczenie uprawnień i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec Daniela F., byłego wójta gminy Raniżów, sformułowano w akcie oskarżenia 13 zarzutów. W tym zarzuty związane z zagarnięciem mienia w kwocie przekraczającej 130 tysięcy złotych na szkodę Urzędu Gminy w Raniżowie i za te czyny grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Aktualnie oskarżony pozostaje na wolności. Zastosowane wobec niego zostały na wcześniejszym etapie postępowania przygotowawczego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Łącznie akt oskarżenia dotyczy 7 osób. Osobom tym zarzuca się m.in. przekroczenie uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Ponadto te zarzuty obejmują oszustwo na szkodę Urzędu Gminy Raniżów oraz zagarnięcie mienia na szkodę tej gminy. Józef Jodłowski jest nowym starostą powiatu rzeszowskiego. Zdecydowana wygrana w wyborach pozwala PiS na samodzielne rządy w powiecie. Dziś ciąg dalszy naszej prezentacji powyborczego układu w radach powiatów. Czas na powiat strzyżowski i bieszczacki. Józef Jodłowski ponownie został wybrany starostą rzeszowskim. W Radzie Powiatu zasiada w sumie 17 radnych PiS. 7 przedstawicieli ma PSL, 3 Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze Razem, 1 radnego Forum Obywatelskie Powiatu Rzeszowskiego. Na terenie powiatu sporo zmian we władzach gmin. Lesław Kuźniar wygrał wybory w Trzebownisku, Adam Dziedzic w Świlczy, a Wilhelm Woźniak w Krasnem. Lubenią rządzić będzie Adam Skoczyla z Abłażową Jerzy Kocuj. Nowym wójtem gminy Tyczyn został Janusz Skotnicki, a Dynowa Krystyna Sówka. W powiecie strzyżowskim starostą nadal będzie Robert Godek. PiS, które zdobyło najwięcej, bo 9 mandatów, utworzyło tu koalicję z radnymi Komitetu Gospodarni i Samorządni i 2 radnymi PSL, który w sumie w Radzie ma 4 przedstawicieli. 3 mandaty zdobył Komitet Nasze Sprawy. Na terenie powiatu stanowiska wójtów zachowali dotychczasowi włodarze Czudca, Niebylca i Frysztaka. Nowym burmistrzem Strzyżowa został Mariusz Kawa, a wójtem Wiśniowej Marcin Kut.
powiecie bieszczadzkim starostą został Marek Andruch. Najwięcej mandatów, bo 7, zdobyło PiS i utworzyło koalicję z Komitetem Aktywni dla Bieszczad. W Radzie Powiatu zasiada jeszcze 5 radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Bieszczadzkie Stowarzyszenie Samorządowe. Na terenie powiatu tylko w Lutowiskach stanowisko zachował dotychczasowy wójt Krzysztof Mróz. Nowym wójtem Czarnej został Bogusław Kochanowicz, a Ustrzykami Dolnymi rządzić będzie Bartosz Romowicz. O tej sprawie głośno jest już w całej Polsce. Joanna Mędrala, kierowca rzeszowskiego MPK, zachowała zimną krew i uratowała życie młodego pasażera. Ratownicy medyczni są pod wrażeniem, bo właściwie wszyscy wiemy, jak ważna jest pierwsza pomoc, ale nie każdy potrafi zareagować tak jak pani Joanna. To właśnie na takiej jednej z autobusowych pętli, w mniej więcej takim autobusie wcześnie rano, pani Joanna uratowała życie 22-latkowi. I choć mężczyzna w ciężkim stanie jest ciągle w szpitalu, to najważniejsze jest to, że żyje. Dziś pani Joanna mówi już o tym spokojnie. Jak zwykle przyszła do pracy i od rana jeździła rzeszowską 18, kursującą między Zalesiem a Baranówką. Ale wczoraj przez kilkanaście minut była profesjonalnym ratownikiem medycznym. Przez niemal 15 minut reanimowała młodego mężczyznę, który zaraz po tym, jak wsiadł do zaparkowanego na pętli autobusu, stracił przytomność i przestał oddychać. W pewnym momencie doszło takie przerażenie. Czy on rzeczywiście nie oddycha? Może ja coś źle robię, może ja go w ogóle nie powinnam ruszać, ale z drugiej strony nawet nie przerywałam tak naprawdę tej reanimacji, bo wiedziałam, że gorzej bym zrobiła, gdybym nic nie zrobiła, więc reanimowałam go dalej. No po prostu modliłam się, w pewnym momencie już tak naprawdę doszła modlitwa, gdzie ta karetka, doszły łzy, bo płakałam po prostu nad nim, no nie dało się tego opanować. Wtedy na miejsce dotarła wezwana wcześniej karetka, a potem to już ratownicy przejęli reanimację. Po 10 minutach pojawiło się pierwsze zaskoczenie tego serduszka. Popłakałam się jak dziecko dosłownie. Przemysław Chmaj, ratownik medyczny, który był w ekipie wysłanej na pomoc nieprzytomnemu pasażerowi, przyznaje, że jest pod wielkim wrażeniem postawy pani Joanny i przeprowadzonej przez nią reanimacji. Była bardzo 100% skuteczna, jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ rzadko, powiem szczerze, zdarza się, że ktoś w ogóle udziela pierwszej pomocy. A niejednokrotnie te właśnie cenne początkowe minuty, w tym przypadku zatrzymania krążenia, decydują o ludzkim życiu. Pod wrażeniem są też koledzy pani Joanny, inni kierowcy rzeszowskiego MPK. No, na pewno przechodzimy pewne szkolenia takie z zakresu ratownictwa medycznego. Mieliśmy takie szkolenia, no ale też na pewno trzeba się umieć w takich sytuacjach zachować. Także, ona zachowała się tak jak trzeba. Tak jak trzeba, dokładnie. Także, jest naszą bohaterką. Tak, na pewno. Pani Joanna bohaterką się nie czuje, bo jak przekonuje, to był impuls. Nie miałam nawet sekundy, żeby się zastanowić, czy w ogóle rozpocząć ten masaż. Po prostu to było. Nie było nawet, ludzie mówią, że się zastanawiają. I zastanawiają się i działają. To jest nieprawda. Nie ma. Po prostu do człowieka się biegnie i człowiek się nie zastanawia, czy ratować, czy nie ratować. Po prostu się ratuje. I takie myślenie zdaniem lekarzy i ratowników medycznych jest najważniejsze. Jeżeli ktoś jest nieprzytomny, nie oddycha, już bardziej mu nie możemy zaszkodzić. Możemy go tylko uratować. Wystarczy rytmiczne uciskanie klatki piersiowej, nawet bez sztucznego oddychania, aż do przyjazdu karetki. Pierwsza ofiara mrozów w regionie, w Łodynie, w gminie Ustrzyki Dolne, znaleziono dziś ciało 52-letniego mieszkańca tej wsi. Leżał przy drodze 200 metrów od domu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną śmierci było wyziębienie organizmu. Mężczyzna wcześniej wraz z kolegami pił alkohol. 5 lat temu reprezentanci 5 województw Polski Wschodniej podpisali porozumienie o utworzeniu przedstawicielstwa w Brukseli Domu Polski Wschodniej. Placówka dba o wizerunek Podkarpacia w Unii i wzmacnia markę naszego regionu. Jak jesteśmy postrzegani w Brukseli? Sprawdzał Adam Bienias. Dziś kolejny dzień gościmy w Brukseli, tym razem w Domu Polski Wschodniej, który obchodzi dziś swój ważny jubileusz, jubileusz 5-lecia. A każdy jubileusz to, jak wiadomo, okazja do podsumowania, o czym porozmawiam dziś z moim Państwa gościem, panem Sylwestrem Pokrywką, przedstawicielem województwa podkarpackiego w Brukseli. Jak wspomniałem, taki jubileusz to czas podsumowań. To dla nas bardzo ważny moment, ponieważ mamy możliwość dzięki temu podkreślenia naszego całokształtu. Mamy też możliwość podjęcia gości, z którymi chcemy kooperować, kooperujemy, udaje nam się to.
istotnych person, które podejmowaliśmy, to profesor Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan dyrektor Truszczyński, pani profesor Hybna. Jak my jesteśmy postrzegani tutaj w Brukseli? Możemy się oczywiście promować wspaniałymi produktami regionalnymi. Obecnie bardzo intensywnie staramy się promować Podkarpacie poprzez technologie wysoko rozwinięte, tak zwany high-tech. Nie ukrywam, że tutaj jest bardzo mocna współpraca czy to z Doliną Lotniczą, jako, umówmy się, gigantem na rynku nie tylko europejskim, ale ogólnoświatowym. Podsumowując, możemy być jak najbardziej dumni z Podkarpacia? Myślę, że tak. Nie mamy się czego wstydzić, mamy dużo do zaoferowania i jesteśmy coraz lepiej dostrzegani tutaj w Brukseli, a poprzez Brukselę można nazwać takim okienkiem na świat, ponieważ tutaj pracuje cała Europa, wiele przedstawicielstw międzynarodowych, które tutaj również przedstawicieli tych ambasad, tych różnego rodzaju firm gościmy w Domu Polski Wschodniej. Tak, myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Powinniśmy być dumni z naszego województwa i pracować dalej na rzecz jego rozwoju. Zdecydowanie tak. I tym zdaniem kończymy nasze połączenie. Z Brukseli dla aktualności Adam Bienias. A teraz o studentach. Studiowanie to czas nauki, zabawy, ale też pierwszych sukcesów. Absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymali dziś dyplomy uznania rektora za osiągnięcia, które często wykraczają poza standardowy plan zajęć, nawet jeśli chodzi o biotechnologię. Łukasz Woźniak studiował grafikę na Wydziale Sztuki. Fotografią interesuje się od dziecka. Pasją do robienia zdjęć zaraził go ojciec. Mój tata miał bardzo stary aparat radziecki. Od małego fotografował nim nasze życie, naszą rodzinę i niejako ja po nim przejąłem tą pasję, przejąłem oczywiście aparat i tak to się rozwinęło. Rozwinęło się na tyle, że zdjęcia Łukasza były i są prezentowane na kolejnych ważnych wystawach. Dyplom uznania rektora odebrała dziś także Jennifer Mytych. Urodziła się w Wielkiej Brytanii, ale studiowała w Rzeszowie. Jej pasja to biotechnologia, a dokładnie przedwczesne starzenie się komórek ludzkich. Ta praca wymaga wielkiego zaangażowania wykraczającego poza studencki grafik, dlatego cieszy się, że jej wysiłek został doceniony. To daje takie poczucie, że to, co się robi, to się robi w sposób dobry i że to ma jakiś sens i dobry kierunek. I myślę, że takie dni pomagają się doskonalić i pracować dalej. Zdolni młodzi ludzie to prawdziwy skarb dla władz każdej uczelni. To jest ważne dla nauczyciela akademickiego, kiedy studenci, wychowankowie nasi przekraczają często nasze możliwości, a więc mistrz ma swoich kontynuatorów. Dyplomy uznania rektora za wybitne osiągnięcia i zaangażowanie w działalność społeczną, naukową i akademicką podczas studiów dostało dziś 26 absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. A teraz sport. Rzeszowscy żużlowcy będą w przyszłym sezonie występować w Ekstralidze. Na konferencji prasowej potwierdził to dziś prezes klubu Andrzej Łabucki. Drużyna została zgłoszona do rozgrywek pod nazwą PGE Stal Rzeszów. Ale jeszcze nie wiadomo, kto uzupełni skład. Nazwiska poznamy najwcześniej przed świętami, ponieważ kontrakty można podpisywać dopiero od 19 grudnia. I to wszystko w aktualnościach. Za chwilę jeszcze prognoza pogody. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru.